Teraz za granicą prorosyjscy separatyści rozstawili posterunki na drodze do Słowiańska na wschodzie Ukrainy. Wcześniej miejscowy komisariat milicji został przejęty przez organizację Ludowa Milicja Donbasu. Z budynku zniknęła ukraińska flaga, a jej komendant podał się do dymisji. Podobnie zresztą postąpił komendant obwodowej milicji w Doniecku. Kijów oficjalnie wzywa Moskwę do powstrzymania prowokacyjnych akcji. Tymczasem Rosja zaprzecza, jakoby wspierała bojowników. Piotr Siemiński. W Doniecku i Ługańsku zbrojna okupacja budynków publicznych trwa. Separatyści odmawiają złożenia broni i tak długo będą zajmować gmachy, dopóki Kijów nie zgodzi się na przeprowadzenie referendum w rosyjskojęzycznych regionach. Trwają też przygotowania do utworzenia odrębnej armii na południowym wschodzie Ukrainy. Taki krok byłby kolejnym poważnym osłabieniem integralności terytorialnej kraju. Ponadto groziłoby to połączeniem się wojsk separatystów z oddziałami Kremla stacjonującymi przy granicy. Domagamy się nowego prawodawstwa. Chcemy, by język rosyjski był drugim językiem narodowym. W ciągu 3 dni chcemy mieć prawo regulujące zasady lokalnego referendum i decyzję o statucie Zjednoczonej Armii Południowo-Wschodniej jako legalnej jednostki wojskowej. Rząd w Kijowie nie znalazł jeszcze skutecznego sposobu, by ustabilizować wschodnie regiony. Twardo podkreśla jednak, że jest różnica między pokojowymi demonstrantami a terrorystami i ci drudzy muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami swoich czynów. Minister obrony równocześnie deklaruje, że rząd panuje nad militarną sytuacją na Ukrainie. Reagujemy stosownie do tego, co się dzieje, dlatego nasze wojsko znajduje się w regionie Ługańska i Doniecka. W tych regionach, w których obecne są wojska rosyjskie, także i my będziemy obecni. A to znaczy, że nasza reakcja jest właściwa. Kijów nie jest jednak w stanie zapobiec szerzeniu się separatyzmu. W Słowiańsku i miejscowości Krasnej Łyman Ludowa Milicja Donbasu przejęła i okupuje lokalny gmach policji. Rozdaje też należącą do policji broń palną protestującym. Niejasne pozostaje stanowisko Zachodu wobec zagrożenia pełzającą aneksją przez Rosję wschodnich regionów Ukrainy. Sankcje okazują się mało skutecznym orężem w walce z Putinem. Niektórzy próbują też dostrzec korzystne aspekty kryzysu na Ukrainie. Jestem pewny, że kryzys ukraiński pomoże nam wzmocnić relacje transatlantyckie i na nowo odkryć nasze wspólne interesy. Interesy, które jak się okazuje nie dotyczą wyłącznie partnerstwa transatlantyckiego. Współpraca z Siemensem i innymi niemieckimi firmami rozwija się bardzo dobrze. W zeszłym roku mieliśmy rekordowy obrót w wysokości 75 miliardów euro. Coraz częściej przemawia interes narodowy poszczególnych państw Zachodu, których gospodarki są ściśle powiązane z rynkiem rosyjskim. Takim przypadkiem jest właśnie niemiecka firma Siemens, która w chwili kryzysu krymskiego finalizowała z Kremlem za wiedzą Angeli Merkel umowę na okablowanie rosyjskiego gazociągu południowego. Piotr Siemiński, Telewizja Republika. I wracamy do kraju. W Warszawie w samo południe rozpoczęła się odbudowa tęczy na placu Zbawiciela. Po tym jak dźwigi zwiozły jej elementy konstrukcyjne, na placu pojawili się protestujący, którzy skandowali hasło: nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska Narodowa. Policja zatrzymała 25 osób. Całe zamieszanie rozpoczęło się po godzinie 12. Najpierw na placu Zbawiciela stawili się robotnicy, by zacząć stawiać stelaż. Jednak musieli wstrzymać swoją pracę. Wszystko przez narodowców, którzy już wcześniej zapowiadali protest przeciwko ponownej budowie tęczy. Na miejscu zjawiło się ich około 50. Mieli ze sobą biało-czerwone flagi. Część z nich weszła na środek placu, by zablokować pracę, ale na miejsce przyjechała policja. Po godzinie 14 usunięto ostatniego narodowca z placu, a budowę tęczy wznowiono. Spośród 25 zatrzymanych osób, 2 odpowiedzą za naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Tęcza spłynęła doszczętnie 11 listopada ubiegłego roku. Ratusz natychmiast zapowiedział jej renowację i chce, żeby całość była gotowa na 1 maja, czyli 10. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wystawami obrazów i grafik Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego oraz fotogramów Leszka Krześniaka i sesją naukową Muzeum Niepodległości uczciło 220. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 31 sierpnia, a w ramach obchodów złożono też kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Wspomnienie tego patriotycznego zrywu w materiale Jana Koraba. Stańcie! Insurekcja kościuszkowska uważana jest za ostatnią próbę ratowania I Rzeczpospolitej. Powstanie objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Uroczystości upamiętniające zwycięską insurekcję warszawską rozpoczęły się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Monument znajduje się niedaleko miejsca, gdzie rozpoczęły się pierwsze starcia.
Kościuszko został mianowany najwyższym i jedynym naczelnikiem powstania, którego celem było według aktu insurekcji uwolnienie Polski od obcego żołnierza, przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic, wytępienie wszelkiej przemocy i uzurpacji tak obcej, jak i domowej oraz ugruntowanie wolności narodowej i niepodległości Rzeczpospolitej. Gdyby nie było po prostu powstania kościuszkowskiego, państwo polskie przeszłoby do nicości. Jednym z etapów narodowego zrywu w 1794 roku było oczyszczenie Warszawy z rosyjskich wojsk. W ciągu dwóch dni, 17 i 18 kwietnia, polskim oddziałom wspieranym przez 40 tysięcy mieszkańców Warszawy, na których czele stanął szewc Jan Kiliński, udało się wyzwolić stolicę spod rosyjskiej okupacji. To namiestnik carski Ingelström na przełomie 1793-1794 roku podniósł znacznie podatki. To podatki spowodowały i ograniczenie poboru wojska spowodowało niezadowolenie ludności Warszawy. Insurekcja warszawska i zwycięstwo Kościuszki pod Racławicami dało Polakom wiarę w możliwość wyzwolenia się spod wpływu zaborców, głównie Rosji. W ciągu 8 miesięcy powstania strona polska zmobilizowała do walki około 150 tysięcy ludzi. Mimo niewielkich szans na zwycięstwo, polscy żołnierze wspierani przez rzemieślników i chłopów powstali, by walczyć o wolność. Tradycja kościuszkowska to jest tradycja przede wszystkim wolności, poszanowania innych narodów, poszanowania po prostu godności człowieka. Polak bez wolności nie żyje. Wolność jest absolutnym warunkiem funkcjonowania tego narodu. Kościuszko wskazał drogę walki poprzez zbiorowy wysiłek całego narodu i to stało się jego testamentem, dzięki któremu pamięć o wolnościowym zrywie Polaków przetrwała i dała impuls kolejnym pokoleniom. Budowa pamięci historycznej powinna trwać w wolnej Polsce, bo historia pokazuje, że o wolność musimy walczyć często, sami. Rotmistrz Piotr Zalewski, który od lat odtwarza postać Tadeusza Kościuszki i współorganizuje inscenizację bitwy pod Racławicami, podkreśla, że poszerzanie świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków to najlepszy sposób, by pokochali ojczyznę. Jest to element nie tylko pamięci takiej ogólnej, ale także element wychowania młodego pokolenia, a także aktywizacji tego pokolenia, oderwania dzieciaków od komputerów, od telewizji. Wyśmiewany i uznawany za anachroniczny przez elity III RP polski patriotyzm obecnie przeżywa renesans. Miłości do ojczyzny nie ukrywa i nie wstydzi się coraz więcej młodych Polaków. To od nich zależy przyszłość naszego państwa. Jan Korab, Telewizja Republika. I tak się dziś sprawy miały. Nasze kolejne spotkania już jutro o 16 i 19.45. Tymczasem u nas już za chwilę o pogodzie opowie państwu Ilona Januszewska. Miłego wieczoru. Czas leci, zatem i ta piękna, słoneczna sobota powoli się kończy. Ilona Januszewska, dobry wieczór. Sprawdźmy, co nam przyniesie nadchodząca noc. Temperatury w nocy spadną do 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, a im dalej na północny zachód, tym ta noc będzie cieplejsza. 2-3 stopnie na południu, 4 na wschodzie i Mazowszu, 5 na ziemi łódzkiej. W tych regionach niebo będzie bezchmurne. Do 7 na Kujawach, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Pomorzu. Tutaj będą występowały zachmurzenia umiarkowane, a w okolicach Bydgoszczy, Koszalina i Szczecina dodatkowo popadać może deszcz. Dzisiaj spodziewajmy się dość silnego wiatru z południa, wiejącego w kierunku północy. A na barometrach 1015 hektopaskali, ale uwaga, ciśnienie cały czas będzie spadało i rosło na zmianę, zatem może to niestety niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. A jutro prawie w całej Europie samo słońce i do tego dość wysokie temperatury. Jedynie na Półwyspie Apenińskim miejscami może pokropić deszcz. Jutro Europa znajdzie się pod wpływem ciepłych mas powietrza z nad południa, które będą wpływały na wysokość temperatur. Na termometrach więc od 6-12 stopni Celsjusza w Skandynawii, 13 u naszych wschodnich sąsiadów, 14-18 w Europie Środkowej, 16-19 na południu Europy. Do 22-24 na Półwyspie Iberyjskim.
Niedziela palmowa, drodzy Państwo, będzie na ogół ciepła, ale słońce nie wszędzie się pojawi. Dosyć pochmurno może być na północnym wschodzie, Lubelszczyźnie i na Śląsku. W pozostałych regionach kraju słonecznie, a nawet jeśli pojawią się chmury, to tylko o poranku. Na termometrach od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim 12, na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskim 14, na Dolnym i Górnym Śląsku, a najcieplejsza i najbardziej słoneczna niedziela zapowiada się mieszkańcom Małopolski i Podkarpacia, tutaj 15-16 stopni Celsjusza. I tak jak mówiłam, ciśnienie będzie się ciągle wahać, jutro na barometrach 1011 hektopaskali, ale biometr będzie już obojętny. Nowy tydzień będzie niestety już bardziej deszczowy. Od poniedziałku zaczną spadać też temperatury. Tego dnia na termometrach do 12 stopni Celsjusza. We wtorek maksymalnie 10 stopni, w miarę słonecznie, przejściowe opady deszczu w centrum i na południu. W środę miejscami jeszcze może popadać, pochmurno na Podkarpaciu, a najwięcej słońca pojawi się tego dnia w okolicach Szczecina. Dzisiaj w pogodzie to już wszystko. Życzę Państwu miłego sobotniego wieczoru. Do zobaczenia. Znają nieliczni. Historia świata wyglądałaby inaczej, gdyby dwaj mężczyźni urodzeni w Polsce nie oddali życia Maryi. Możesz mieć ten niezwykły film oraz dwupłytowy album, dzięki któremu odmówisz różaniec z Janem Pawłem II. Wyślij SMS-a o treści komplet na numer 71750. Najwięcej likopenu w napojach Lajkolife. Dbaj o zdrowie ze smakiem. Lajkolife.pl. Izotherm.pl to polskie systemy dociepleń dla Twojego domu.